Hej, witajcie, dzień dobry, cześć i czołem wszystkim, którzy dziś dotarli w przeciwieństwie do mnie w zeszłym tygodniu. Cześć Sebastianie. Złapały mnie tak zwane przykre zdrowotne problemy i choćbym chciał, to bym się nie wyrobił w zeszłym tygodniu, także wyszło jak wyszło niestety. Postanowienie noworoczne, że z tym będę bardziej regularnie, dość szybko padło, ale mam nadzieję, że będę jakoś się bardziej z tym ogarniał. W każdym razie, co my ostatnio mieliśmy jako tako? Esfield zaatakował Greenburg i musimy dostać się do sali tronowej. Co, jak zapewne można się domyślać, proste nie będzie. Nawet jeżeli potęgą kastrynek jesteśmy w stanie trochę rzeczy ogarniać. Niestety ta potęga zaprowadzi nas tylko tak daleko. Wszystkich? To brzmi bardzo niepokojąco. O, mój brat by tego nie zrobił. Mój brat nie zaatakowałby swoich sąsiadów. Hold up. Greenburg to jest prostoła. Ale jesteśmy świetnymi sojusznikami. Nigdy wcześniej nie widziałem tak dobrych sojuszników. Okej, to coś nowego. Słowo przecież, słowo. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Jeżeli chodzi o samą zdradę, to można podejrzewać, o co może chodzić, biorąc pod uwagę zdarzenia w kopalni. Ale jako tako pewności nie mamy, więc musimy jeszcze trochę zaczekać, aż sprawa się wyjaśni. No tak, bo ostatnio skończyliśmy też przed walką samą jako tako. Zrobiliśmy tą jedną treningową i teraz mamy właściwą fabularną. Opcja wypotrafia... Pozwala nam sprawdzić, jakie są warunki misji, cele i tak dalej. I nie każda z misji będzie je to miała. Ja nie oprócz tego możemy w ten sposób dostać parę takich jakby wskazówek. Żółte panele wskazują mi, do którego trzeba się udać, aby zakończyć misję. Konkretnie musi ten dostać sam Roland, nie musi cała nasza ekipa. Na zielono zaznaczamy miejsca, z których możemy spodziewać się posiłków. Prędzej czy później. Posiłki. Kiedy ostatnio raz to się źle skończyło? A propos posiłków, w piątek Fire Emblem. Już gdzieś tam widziałem recenzje latające. Tak bardzo pokrótce się z nimi zapoznawałem, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać. Póki co wychodzi na to, że będzie bardziej taki gameplayowy, aniżeli fabularny. Absolutnie mi to nie przeszkadza osobiście. Zobaczymy, jak to wyjdzie przede wszystkim. No tak, Fire Emblem Engage wychodzi w ten piątek. O mój Boże. Ludo, czemu ty masz czwarty poziom? To się źle skończy. Anyway, nasze jednostki są podzielone na lewo i prawo w tym momencie. A biorąc pod uwagę, jak wygląda cała sytuacja, to bardzo szybko będziemy postawieni przed problemem pod tytułem łucznicy na wysokości. A to nikt nie jest dobry problem. Tak, Colgatean jest rzeczą, prawda? Nie wiem, ja planuję sobie kupić na premierę i... najwyżej pożałuję, ale wstępnie pamięć takich rzeczy i się będę chciał go kupić jako taką. To sobie wyjdzie, to zobaczymy. Jak się uda, to wersję pudełkową, jak się nie uda, to zwykłą. Wydaje mi się, że takie ustawienie jest całkiem w porządku, tylko nie jestem pewien co do Rudolfa, bo on ma wrażenie, że będzie trochę w niebezpiecznej pozycji postawiony. Może bardziej tu go przestawię. Eradora tutaj.
Hewlett tutaj. Hewlett przez to, że może latać, powinna być w stanie tutaj wlecieć, co może mi dać się znaczącą przewagę na polu bitwy. Cała reszta natomiast na pewno Jill może przestawić tutaj. A tak to chyba będzie ok. Granie jest to też pierwsza misja, gdzie naszym celem nie jest po prostu wybicie dosłownie wszystkiego, co się rusza. Czemu widzę 8 powiadomień, nie nowych? Holy fuck. Okej, już widzę. Aj. Komuś się trochę umarło przez personę. W każdym razie musimy tylko doprowadzić tę landę do tych kratek, które były pokazane wcześniej. I Roland z racji tego, że też siłą rzeczy nie może zginąć. A poza tym niech się dzieje, co się chce. Zawsze mnie zastanawia, jak to fabularnie jest usprawiedliwione, jeżeli ktoś polegnie na takim polu bitwy. Co się potem z taką osobą dzieje? Bo tutaj nie mamy permadefu, tak? I dajmy na to, nie wybijałem wszystkich przeciwników, to co potem? Naszym głównym problemem na chwilę obecną są te barykady, które blokują nam drogę. I trzeba je będzie rozsądnie szybko zniszczyć. Dzięki, że we mnie wierzysz, bo ja w siebie nie wierzę. Ha. Czy ja? O mój Boże, ja mogę ich memować. Holy fuck. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to chodzi mi o to, że stojąc przy drabince kompletnie blokuje możliwość wejścia na nią. Więc w tej chwili Hewlett jest praktycznie nie do zdjęcia. Bo łucznik oślepiony nie powinien jej trafiać. Mogę się martwić co najwyżej o tego łucznika po prawej. Innym problemem natomiast jest to, że muszę dość szybko zniszczyć te nieszczęsne barykady. No bo inaczej nie dostaniemy się z kolei do drugiego łucznika. Spokojnie. O to się nie martw, ja sobie poradzę. Możemy od razu zniszczyć tą barykadę z kratki z tyłu, że tak tuimy. Już będzie możliwość przejścia dalej. Otworzę też sobie drugą kratkę w miarę możliwości. Chyba niestety nie będzie mi to dane tym razem, ale... Dobra, zbuffuję Rolanda, bo on jako jedyny musi przeżyć. Żeby jakieś dziwne rzeczy się nie działy. Wszyscy mogą być do przodu ustawieni, bo... Granie nie spodziewamy się posiłku w tej chwili z tyłu. Więc możemy raczej w miarę bezpiecznie... iść wszystkim, co mamy do przodu i nie powinno się stać nic złego. Mogę chcieć dać hejsta Annie, bo Anna będzie dobrze, jak będzie miała część hitu oryginalnie. Przy okazji hejst kosztuje 1 TP, więc jeżeli akurat nie mamy potrzeby się leczenia, to nie ma też absolutnie powodu, żeby go nie używać. Ten łucznik niestety wejdzie na górę. Trochę zadaje, niestety. Rado niech sobie podchodzi powoli. Czy ja mam cokolwiek tutaj sensownego do zrobienia? Chyba nie. Nie. Przeciwnicy nie mają nikogo, kto używa ataków ognistych, więc Flame Shield też specjalnie dużo mi w tej chwili nie da. Potrzebuję rozkład tur. Rodolf będzie miał w miarę niedługo turę, więc będę mógł zaraz przemieścić moje jednostki tak, żeby
Nie, czy ja mogę strzelić do tego łucznika? Czy on jest... Nie mogę. Jest zbyt mały kąt na strzał, więc nie mam takiej możliwości. Jednocześnie... Jeju. Chcę uczyć Hewlett... Ej, stąd mogę strzelić. Nice. Żeby do Dolphin wejść na górę. I wtedy będę miał łucznika na górze, który znacznie pomoże tutaj. Dobra, teraz zróbmy to, co Anna robi najlepiej, czyli odsuńmy jednego przeciwnika. A następnie pójdę się schować. Uroki posiadania dwóch tur. Bardzo fajna rzecz. No dobra. Tutaj jestem bezpieczny, więc po prostu wezmę i to dobiję. Gorące posiłki w mojej okolicy. Biorąc pod uwagę, że mówi o zabiciu każdego z rodziny królewskiej, to trochę się niepokoję o to ich tak zwane bezpieczeństwo. A, Jezu, jestem retardet. O mój Boże, ja jestem bardzo głupi i niemądry. Zapomniałem na śmierć. Fuck. Czym jest Fight or Flight? Z chęcią bym się dowiedział, ale to chyba nie teraz. Ważna rzecz. Ile ty masz ruchu? Ty masz ruchu 4. Raz, dwa, trzy. Powinien móc tu wejść. A ja mam intandem, więc mogę przesunąć jego turę. Teraz tak, sobie wejdzie tutaj i zacznie bić łucznika. Bo absolutnie nie ma powodu, żeby tego nie robić. O właśnie, to jest to, co chciałem zrobić. Jak wejdę tutaj, to jestem praktycznie nie do ruszenia w tym momencie. Jedne, co mi może zrobić w tej chwili krzywdy, to jednostki zasięgowe. Przy czym jednocześnie... W tej chwili łucznicy są oślepieni, więc raczej nie stanowią dla mnie wielkiego zagrożenia. Benedyk zdobył poziom. Frederyka. Szkoda by nie zużywać many, jak mam pełną. Jednocześnie tak się boję podchodzić tam gdzieś dalej. Może po prostu wezmę i łucznika dobiję? Nie mogę dobić, ale strzelę go. Jilla ewidentnie potrzebuje siebie wyleczyć. No ja przez pracę przespałem dzisiejsze tier listy, więc nie miałem nawet jak się tego odnieść. Niestety, takie już uroki pracy biurowej. No dobra, Erador. I zdobywać ekspa. Myślę, że dorysowanie. No, dorysowanie można dość sporo czasu spędzić. Czy ja mogę... Teoretycznie mogę go strzelić, ale nie wiem, czy chcę. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jak po prostu tutaj zejdę. A nie. Nie mogę go zabić, to oślepię tego czarnika. Dobra. Tego drugiego łucznika, który stoi na górze, powinien być w stanie... O mój Boże, on tu będzie wchodził? Op.
To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. A ja nie oślepiłem tego tarczownika. O mój święty Boże. To było niefartowne. No bo jaki mamy plan dalszy na życie? Spodziewałem się, że to nie są ostatnie posiłki i to jest najgorsze w tym wszystkim. Anna niech podejdzie tutaj, co ja się będę. Dobra, Roland, czy możesz się na coś przydać? Na chwilę obecną nie wygląda, więc niech podejdzie tutaj. Mam nadzieję, że oni zaczną do mnie powoli podchodzić, bo moja obecna sytuacja jest taka, że... Położenie moje nie należy do najlepszych, że się tak wyrażę. Ja tu nie mogę wejść? O mój Boże, ja tu nie mogę wejść. Czyli będę musiał się z nim bić, I guess. Tam to jest sens. Czy mogę dobić tego łucznika? Mogę. Chcę dobić tego łucznika. Nie schodź, nie schodź, bo... Powiedziałem nie schodź, masz być bezpieczny tutaj. Dobra, czy ty możesz... Znaczy na pewno może już robić, ale za dużo to nie da. Z drugiej strony, kiedyś trzeba ich pobić, więc pewnie dobrze mogę zacząć czy teraz. Trochę mocnych ataków tarczownika. Wycofajmy się na bezpieczne pozycje, póki many nie mam. No i by się heal przydał. Ja zawsze podziwiałem tych ludzi, którzy potrafili coś bardzo porządnie. Nie mówię, że super, świetnie, idealnie, genialnie, ale po prostu porządnie narysować w ciągu tam, nie wiem, paru minut. Czy ja go mogę dobić? Tak, bardzo dobrze. Chcę go dobić. No dobra. Tutaj jesteśmy raczej ustawieni na chwilę obecną. Przy czym wydaje mi się, że powoli będę mógł Hewlett przesuwać w inną stronę chyba. Tylko tutaj może na wypadek, jakby kolega mnie chciał znowu się slamować. Dobra, w jakiej pozycji tu jesteśmy? Nie najgorsze, w nie najlepszej. Tak, podejdę, to nie mogę ciapnąć. Ogólnie to do mnie nie podoba mi się moja obecna pozycja, bo mogą mnie z dwóch stron wziąć. Generalnie. Więc coś muszę wymyślić na to. Tutaj chyba będzie w miarę bezpiecznie. A, zablokuje się tym. Jasne. Tu chyba będzie lepiej. Cześć, dzik. Rzuć tu ci znowu jednego, rzuć tu ci znowu drugiego. Ale to darmowe obrażenia efektywnie, więc nie będę narzekał. Oślepienie działa na szczęście tym razem. Dobra, weź go pobij. Czy ja mogę tu wejść? Teoretycznie mogę. Będę tu bezpieczny. Móc atakować za darmo zawsze coś. Ta strona mi się trochę nie podoba, bo... Rado zostanie sam w tej chwili. Ała! To było bardziej niż powinno.
Holy fuck. Nie! Nie! Au. To bolało bardziej niż myślałem, że zaboli. Benedicto, yoku yatte kureta. Kanazu o no moto e iko. Żegnaj, Benedykcie. Czy ja mogę stąd strzelać? Mogę stąd strzelać o tyle dobrze. Nice. Rodolf jest teraz dobrze ustawiony, moim zdaniem. Senna powinien móc przynajmniej jednego dobić. Tak. Dobra, Fryderyka wciąż nie ma many, więc niech tylko odrobinę podejdzie. Czy ktoś potrzebuje pilnie leczenia? Pilnie to nie, chyba. Ale i tak muszę powoli myśleć o tym, żeby podchodzić do przodu. Da, zacznę ich scenę Radora, co mi się nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba, na razie mówiąc. Co my tu mamy? Raczej nie damy tego zajca. 19 plus 19. Pytanie, czy poison go zabije z tego. Mam wrażenie, że powinien, ale nie jestem pewien. Właśnie pytanie, czy ja chcę być z tej strony, czy ja chcę być z tej strony. Nie wiem, ale oślepię tego, który ma więcej HP. Bo jeszcze przynajmniej na chwilę będzie żył, niestety. Chyba pobijmy go. I odbiegnijmy w stronę drugiej drużyny, choć jest trochę niebezpieczne, jak tak patrzę. Może bezpieczniej będzie tu, bo nie będę mogli nas od tyłu zajść. Dobra, jak tutaj moja sytuacja wygląda? Nie najlepiej, zwłaszcza, że jestem przyblokowany barykadą. Mogę zawsze się wycofać z strony barykady. I to chyba będzie coś, co zrobię, żeby w miarę się zabezpieczyć. Zwłaszcza, że wajczego Jira nie może leczyć za ściany, tak jakby. Au. Au! Holy fuck. On przeżył. Jezu. Wow! Ci przeciwnicy zaczynają boleć dużo bardziej niż powinni. Przynajmniej część z nich nie trafia. To jedyne, co mnie pociesza. Chyba jego... no potencjalnie w następnej turze zabiję, więc chyba to jest najjasniejsze, co mogę zrobić. Dobra, ten z dziesiątką... umrze. Bo od poisona. Hogdive... nie zabije, więc nie ma sensu. A tutaj za to będzie... będzie miał sens? Niech będzie, że będzie miał sens. Trochę nie miał sens to, że podpaliłem sobie przy okazji podłogę, ale... realnie podłoga, która została podpalona, będzie się palić. Tak wiem, dziękuję, kapitanie oczywisty. Jezu Chryste. Te Mighty Psyche są naprawdę bolesne.
A propos boleści. Chciałbym użyć Restora na Eredorze, żeby chwilę tam jeszcze pożył. Dobra, ty Gila natomiast musisz wyleczyć się do Landa, bo do Land musi przeżyć. Dobra, jak teraz wygląda nasza sytuacja? Weź ośle szóstkę. Ty możesz zabić dziewiątkę. I ustawić się tutaj. Aż teoretycznie też miało go dwóch stron zajść, to może lepiej tutaj, bo tutaj będą mogli mnie tylko od przodu zajść. Tylko nie tyłem, proszę. Miej litość, Radon. Dobra, jak wygląda moja sytuacja tutaj? Mogę dalej próbować się z nim bić, ale to trochę... Też powinienem wygrać, jeżeli nie stanie się nic absolutnie głupiego. On umrze od trucizny. Na szczęście ma jakiś seks budową, bo nie ukrywam, że trochę za dużo mi zdaje, żeby móc je przyjmować tak... O tak. Dobra, strzelaj dalej. Dzięki Bogu za łuczników, Faceware. Czy jak mogę zajść od tyłu, żeby mieć dubla? Nie. Wtedy myślałem, że może te... Że może Hewlett będzie mogła go brać od tyłu, ale ewidentnie tym razem. A Frederyka... Frederyka może wykonać atak... Tomem, żeby z dubla wbić, więc nie ma powodu, żeby Dereka nie robić tej sytuacji. Tam jesteśmy bezpieczni, tutaj byle Roland za bardzo nie obrywał. Podkreślam, za bardzo. A propos Roland. Nie umieraj. To jedyne, o co proszę. Jego mogę dobić po prostu. I nic nie stoi na przykład, żebym właśnie to zrobił. I chyba powoli mogę już spalić też na dół. Szukaj swoje systemy, załatwię. Się tu bijcie cały czas. Mam ochotę powiedzieć, że Eradon powinien to wygrać, jeżeli Mighty Sake nie będą jakoś strasznie wchodzić. Chybaż będą się zbytnio odsuwać, czego nie przewidziałem. Hogdive nie ma zasięgu. Szkoda. Różnica wysokości jest też taka duża, 6-9. Myślałbym, że powinien mieć zasięg. Hejt ma plus 5, więc... Logika chciałaby, żeby dało się, ale... Nie wiem. Nie będę kwestionował. Chociaż pewnie powinienem. W każdym razie mogę tam powoli wchodzić. Bo i tak będziemy musieli tamto stronę się przybijać. Ja co, jeżeli położę pławkę tutaj po prostu? Nie, będą chcieli wejść, to nie wejdą. Flyer. Czy Blazing Chainsy go zabijał? Tak, doskonale. Blazing Chainsy to taki bardziej czarny jeden cel, przez co zadaje odpowiednio więcej obrażeń i z tego co pamiętam też spowalnia przeciwników.
Albo spowalnia, albo w ogóle nie unieruchamia. Ja stąd raczej nie będę miał zasięgu, żeby do niego strzelać, więc raczej też w bok przejdę w tym momencie. Najbardziej się boję o to, że pewnie jeszcze jakieś posiłki się pojawią w tej walce. Dajmy hejsta w tej dedyce. Szybciej będzie sobie odnawiać manę, jeżeli będzie tak potrzeba. A przy okazji Jiya dostaje ekstra więcej, więc tym lepiej. Boję się tu podchodzić, ale nie stracę. Ciuki w postaci kolacji. No ja właśnie planuję mieć kolację później, jak taką już po streamie. Najgorsze jest to, że z tego co widziałem, jeden z tych chłopków, który przyszedł jako posiłki, to mag. Chyba, że jestem ślepy. To jest healer. A, healer to jeszcze pół biedy. Healer tylko wydłuża walkę. Prawdziwi magowie sprawiają, że walka boli jak stalu skurwysynów. Czy ty możesz wyleczyć kolegę, kto jest na dole? Możesz. No i dobra, oni wciąż nie mogą wchodzić po drabinie na Heia jest Rudolf, więc efektywnie mogą tam stać i nic nie robić. Fryderyka niech powoli do przodu zasuwa. Tam mogę już potrzebować obszarówek. Cześć sobie. Dentysta to jedna z tych rzeczy na zasadzie nikt tam nie lubi chodzić, ale jednocześnie wiadomo, że trzeba tam chodzić. Co mi przypomina, że sam muszę się kiedyś w końcu umówić na wyrywanie ósemek. Jeżeli ktoś zapyta ilu, to powiem wszystkich, niestety. Ja podejdę tutaj z Rolandem, żeby... Aż on ma trujące strzały chyba, to może lepiej nie aż tam. Dobra, stąd nie mam zasięgu na hejsta. To mogę co najwyżej siebie zhejstować. Łucznik już będzie do mnie podchodził, tak, ale na szczęście nic nie robił jeszcze, więc... To miejsce jest trochę niebezpieczne, jeżeli tam bym chciał podejść. Bo mogę zostać zaatakowany dwa razy w ciągu jednej tury. I mam wrażenie, że to może się skończyć tylko śmiercią Eredora. Dokładnie dlatego to robię. Ha, ha, ha. Dobra. Trzeba zapierdziać. Łucznik popełnił błąd i do mnie podszedł, więc trzeba to wykorzystać. Czy ja mogę strzelać w dół? Oczywiście, że nie mogę. To jest właśnie ta wada bycia na drabinach. Że jeżeli się jest na odpowiednio wysokiej drabinie, to nie można strzelić bezpośrednio pod nią, bo jest za mały kąt. Nie ma takiego łuku, pod który można strzelić. Więc tym patrzę, muszę strzelać tego drugiego kolegę. Wada był to efektywniejszy cel, bo dostajemy przy okazji premię za to, że atakujemy od tyłu. Plus z góry. I przy okazji zakryta, ale no wolałbym dobić po prostu tamtego jednego, który tam został osobiście. Stąd nie mam, stąd będę miał blinda. Możesz go oślepić? Nie mogę, bo coś mi zasłania. Co mi zasłania? Czy tej Serenoa mi zasłania, czy... Stąd będę miał za daleko...
Nie, to ewidentnie to cholerstwo wystające mi będzie zasłaniać tutaj. To w serii bym mogę. A, widzę, co mogę strzelać. Chyba. Nie, nawet to nie mogę strzelać. Bo pokazali mi, że w coś mogę, ale nie wiem za cholerę w co. Gdy nie mógł nic strzelać, to bym raczej miał zabroniony wybór w ogóle rzeczy. O, well. A to i tak oznacza mniej więcej tyle, że musimy podejść trochę dalej. Trenować ich coś. Przykro mi, Sevik, że sobie to robisz. Znaczy w sumie nie do końca przykro, bo jestem z tych, którzy raczej lubią speedany wszelkiej maści, przynajmniej jeżeli chodzi o jako takie oglądanie, a nie o samemu uprawianie. Ja nie potrafiłbym speedanować. O nie. O nie. O nie. O no. O no. O no. Posiłki w tej samej turze! Holy fuck. To jest najtańszy, co istnieje. I swear. Nie istnieje tańsza zagrywka niż posiłki w tej samej turze. Hejciłem, jak tego typu rzeczy się działy w Fire Emblemie. Jakimkolwiek. Aha. No spoko. Fajnie jest. I wiecie, co jest jeszcze gorsze? Ten skurwie jeszcze ma turę przed Hewlett. Więc Hewlett faktycznie umrze. Chyba, że dam się zabić. Ha. Dlatego trzeba dać się zabić. Ha. Dobra, ty możesz w tej chwili strzelać do nich. Wiesz co? A, nie mogę z tej czata. Dobra. Darmowe kudosy. Ale bym se skolcza jedną. Ale Fryderyka by se umarła, coś czuję. Nie powiem, te posiłki są bardzo niefortunne. Jakby rozumiem, że z taktycznego punktu widzenia to jak najbardziej ma dużo sensu i w ogóle. Ale bardzo nie lubię konceptu posiłków w tej samej turze. Czy ja mogę to robić? Nie. Nie. Come on! Tu będę względnie bezpieczny. Bo Roland powinien być w stanie dobić tego łucznika na dole. Wow, tak mnie wyjebał. Ja przez tyle się bałem, że te 10 to było ten właściwy atak. Byłbym delikatnie rzecz ujmując niepocieszony. Dobra, Fryderyce się oberwie mocno, bo jest podatna na lód generalnie. No dobra. Fryderyko, wstawaj. Jeżeli łucznik zabije mi Hewlett, to będzie im bardzo kurwa przykro. Okej, nie zabij tego. Teoretycznie Fryderyka będzie miała skolcza na tych dwóch łuczników, więc aż głupio mi zużywać cokolwiek na niej. Czy ja mogę do nich strzelać? Mogę.
Nie mogę strzelać zazwyczaj tylko do tego, który stoi bezpośrednio pod dabinką. Do tego, który będzie obok niej już jak najbardziej. Więc Rudolf ma jeszcze więcej darmowego extra, I guess. Neba, słuchaj. Masz najłatwiejszą robotę swojego życia. A, przejść tutaj, niestety spoilersy nie są zgarniane tylko na podstawie tego, że przychodzimy po jakiejś kartce, więc aż tak dobrze to nie ma. Czy ja mogę stąd strzelać? Nie. Ja nie boję się podchodzić, bo to wciąż jest sytuacja, w której Hewlett może umrzeć tylko dlatego, że wejdzie jakiś niefortunny hit przez blinda, więc po prostu się wezmę, wyleczę w tej chwili. I odzabinę wycofam, albo tutaj przejdę. Co racja, to jest podwyższenie. Panie Erlandzie, pan się proszę wycofa odzabinę. Na razie o tyle. W najgorszym, takim absolutnie najgorszym, jaki tylko istnieje w scenariuszu, po prostu wezmę i przeraszuję Rolandem na Hama. Ale wolałbym tego nie robić, bo to trochę ryzykowne jednak. Au. Czy ktoś potrzebuje leczenia? Głównie sama Jira w tej chwili jako tako. A, ty przejść tu. Ty się możesz bić z kolegą dalej. Poziom. 8? Już 8. Nice. Ja pod uwagę zaczynaliśmy tą misję, kiedy ona była jeszcze na 7 poziom, to jest całkiem nieźle, bym powiedział. Czy wejdę? No ja mogę wejść tutaj. Jak chcę, to nie wchodzi po dabince. Nie boję się tego aż tak bardzo. Boję się dużo bardziej tego, co tutaj się dzieje. Not gonna lie. Zwłaszcza, że dość sporo łuczników tu idzie. Mogę zaatakować raz i potem się wycofać. A wycofanie się w tej chwili jest jedną z zasadniejszych rzeczy do zrobienia. Fryderyka potrzebuje jeszcze jeden many, więc niech przejdzie tutaj. Czy możesz oślepić Blade'a? Nie. A Healera nie ma co. Healer nie będzie mnie atakował, więc nie ma powodu, żeby go oślepiać. On po prostu pewnie zaraz sam siebie wyleczy. Albo nawet tego nie zrobi. Okej, kolega nie wchodzi na górę, więc zaraz będę miał okazję mu strzelić po pysku. Dobra. Wycofajmy się, odrobinę tutaj w dróg bardziej. Czy to coś zmieni? Zadaję mu 19, więc Hogdive plus atak zostawi go na jednym HP-ku. To raczej bez sensu. Stawmy się tak, żebyśmy nie mogli po plecach dostać. Ty weź go dobi. I możesz schodzić powoli po łupy. Bo teraz już do nas nikt z tej strony tak naprawdę nie przyjdzie, więc robota Rudolfa została na tamtą stronę wykonana. Dużo bardziej niepokoją mnie ci wszyscy łucznicy, którzy powoli do mnie podchodzą. Czy Fryderyka może tu bezpiecznie podejść? To nie wygląda jak bezpieczne podejście, co? Zwłaszcza, że Healer i tak przeżyje. No, nawet to przeżyje na jednym. To nie, w takim razie niech Fryderyka się odrobinę wycofa. Tylko że tak daleko. Nie, niech zostanie tutaj. I niech sobie załaduje jeszcze manę. To mu zostaje idiotycznie mało HP, co mnie bardzo nie cieszy. Jeden łucznik może mnie strzelać, ale to nie jest aż takie straszne chyba. Ale z drugiej strony Hewlett jest trochę podatny na łuczników.
On jest 12, to Jira jeszcze zdąży ją uleczyć. Jest okej. Czy ja mogę go dobić? Zobaczmy. Double test, zostaje go na dwóch. To pytanie, czy opoczyna tak nie wejdzie. Zobaczmy. Nie, nie wejdzie. Nie. Ale dobra, będzie już na hita tak naprawdę. Chyba, że healer go wyleczy. Nie, nie zabij tego. Dobra, masz jedną robotę. Bardzo łatwą i przyjemną. A? Ty też masz jedną bardzo łatwą robotę. Weź chłopa dobi. Dobra, Ludo już się zajmie zgarnianiem lotu. Niestety nie może podejść ani do jednego, ani do drugiego w jedną turę. A szkoda. Ten shield bearer mnie trochę niepokoi. Z drugiej strony... Au. Jest szansa, że Fryderyka będzie miała ładną turę zaraz. Weź się wycofaj tutaj na razie. Dla bezpieczeństwa swojego zdrowia. Skoro sięgnie, sięgnie. Chcę zrobić tego maga mimo wszystko. Żeby przypadkiem nie leczył innych. Książę Roland, niech podejdzie... Tu. Bezpieczne miejsce, ale nie tak, żeby kompletnie nie mógł nic zrobić. Ty wylecz Hewlett. Czy Serena może tu podejść? To jest moje bardzo ważne pytanie na chwilę obecną. Trochę dużo mu grozi. TBH. Zaryzykuję. To nie jest tak, że Serena musi przeżyć. Zwłaszcza, że jeden z tych łuczników jest oślepiony w tej chwili. Au. Zróbmy tak. Jesteś lepiony, na pewno nie trafi, prawda? Okej. Okay. To akurat wyszło. Wyjątkowo. Wskakuj i oślep czwóreczkę. Ty weź ich zeskolczuj. To będzie ładny skolcz. Jednocześnie dobrze by było, żeby się koleżanko wycofała hen daleko. Dobra, kto potrzebuje heala najbardziej chyba w tej chwili Fryderyka. Łapaj. Drugie łupy. Zobacz, kogoś mogę dobić. Jego z Hogdive'a. Tak też chyba uczenie. A? Czy jego mogę dobić? Pewnie nie, ale... Mogę, nice. Bardzo nice. Oślepimy teraz jego. 81% oby weszło. Weszło, nice.
Pudło. A, dobra, Fryderyka jeszcze nie ma niczego, więc na razie tylko podejdzie. Został mi tak naprawdę trzej żołnierze, jeżeli dobrze widzę. Z czego jeden ma Mighty Sekret, co trochę mnie boli. Ale chyba jakoś to przeboleje. No dobrze, niech Sekret chyba powbija niszcząc barykady, czemu by nie? Czy ja stąd sięgnę na chwilę? Mam nadzieję. Tak, nice. Czy to o, jeden HP, Jezu Chryste. Aż to jest frustrujące, jak się widzi takie jedynki. To wezmę to za opóźnienie po prostu. Bo ty też go nie zabijesz, prawda? Double teraz dwa. Jest. To mnie tak boli, jak to widzę. To jest tak niedorzeczne, jak to mnie boli. A oślepmy go, co ja się będę. Albo i go nie oślepmy. A Blazing Chainsy go nie zabiło, prawda? No. Jednocześnie nikt nie ma przed nim tury, więc dobiję jego. Więcej łupów. Właśnie chciałem pytać, czy ten żołnierz w końcu stamtąd wyjdzie, czy nie? Co ja mogę tutaj podejść, co ja się będę? Może jeszcze zdążę przyjść na jakiś fragment akcji, ale tylko może. Dobra, nie chcę zajść niczego głupiego, więc leczmy do Landa. Widywałem już bardzo głupie rzeczy, jeżeli chodzi o umierające bądź też nie postaci, więc nie będę się narażał na żadną głupotę tego typu. A? Bez Hogdive'a chyba by to nie przeszło, więc dobrze, że go miałem akurat. Ba, kolejny oślepiony. No i teraz już powinno być, wydaje mi się, że z górki, o ile nie przyjdą jeszcze jakieś posiłki. A, zgarnij łupy. Wow! Przez blinda. Chuju! Przestań mnie trafiać przez blinda, chuju! A, barykada zniszczona. Rudolf jest 8. Łucznicy są jednym z najsilniejszych jednostek, także przez czysty zasięg jako taki, moim zdaniem. Z ciekawości, czy ja go teraz zabiję, to czy misja się skończy, czy będę musiał tam przejść? Chyba się skończy. Okłamali mnie, nie musiałem przejść na kratki. Omega, omega, omega. Złopów większość tego, co dostaliśmy, to kasa plus kudosy, tak naprawdę. No i skoro już udało nam się przebić przez hordy esfrostkich żołnierzy. Sala to nie wygląda zbyt dobrze, to na pewno. Chociaż to nawet chyba jeszcze nie tyle Sala to nawet co sam pałac. Nie może być tak źle, prawda?
Kolejny rozdział naszej historii zakończony. Skorzystam z okazji i sobie zapiszę przy okazji. No niestety, nawet powiedzmy, nasze przybycie może zmienić tylko tyle w obliczu całej armii. Co i to mnie zastanawia, biorąc pod uwagę, że było mówione o tym, że mają zabić rodzinę królewską. Jak tylko ich zobaczą, to skąd w ogóle założenie, że ktoś tam jeszcze żyje w Saitonowej, jeżeli już tutaj się zostali? Ale na szczęście jeszcze żyją. No nie, widzę tu przynajmniej jedną lojalną duszę, ale co ja się znam? Cześć, Samadaju. Duże słowa, jak na kogoś to rozpętuje kolejną wojnę. Kolega Gostadolf ewidentnie ma większe plany niż tylko nasze królestwo. Czy na pewno przybywam w odpowiednim momencie? Czy to nie jest tak, że już widzieliśmy się z Gustadolfem jako głowa rodziny? Dragan, co żeś zjebał? Dobrze. 共同である Cóż, nie można zaprzeczyć, że Dragan został zabity w kopalniach należących do Glenbrook. A to jak wygląda, prawda? Widzieliśmy sami dwa chaptery temu. こんな暴挙に加担できるものか。ウォルフォート再びエスフロストに立てつくか。煙鉄大戦の再現というわけだな。だが同じ結末にはならんぞ。
Aurora. Zein korosy. Joj. Yamero! Otoku ni te o dasu na! Nie pierdolą się w tańcu, to im trzeba przyznać. Najgorsze jest to, że tak patrząc z perspektywy czystych numerków tutaj, to nie wygląda to aż tak źle. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę całą sytuację w mieście, plus to, co wiemy o Avlorze, to ucieczka niestety zdaje się naszą najlepszą opcją. Co od razu rodzi pytanie, jaki był cel w przybyciu w naszym tutaj. To wygląda trochę jak takie, przybyliśmy tutaj kompletnie bez żadnego planu. I naszym planem okazało się powrót tam, skąd przybyliśmy. Po tym, jak zobaczyliśmy, co się dzieje. Ja pod uwagę, że miasto jest otoczone wojskami wroga, to z pewnością nie ma zbyt wielkich szans na ucieczkę w inny sposób. To, że ona pochodzi ze Frostu, jeszcze nic nie znaczy. Jakby trochę ją rozumiem, bo szuka kogoś, kto będzie odpowiedzialny za to wszystko, ale przyszedłem przez Mermader. Powiedziałbym, że najtrudniejsza część za to, bo o nie, gra nie wichrzeć na rowerku. To byłaby ciekawa kategoria. Speedując. Tokorode, Benedicto. Sakiodo no ken wa douyu koto da? Watashi ga Dragon dono no ken wo hanasou to shita no wo tometa na. Naze da? Gustadolfu wa Dragon satsugai wo kono shinkou no taigi meibun ni shite imasu. 我々がそれを覆す事実を知っているとなれば、決して生かしておかないでしょう。I mean, i tak byłyby, gdybyśmy nie uciekli. 狙われていると思うが、それはセレノア様がグスタドルフの申し出を跳ねつけたからです。ドラガンドの殺したのはエスフロスト。Tylko z drugiej strony, kto nam uwierzy, to jest ten problem. ですがその目的は分かっていません。 単に事実を叫ぶ。ただそれだけではグスタドルフの圧倒的な力の前には無力です。あとしたベネディクチェ。その通りだ。私は間違っていたのだろうか。いいえ、正解は誰にもわかりません。しかし武家として、臣下として、ご立派な振る舞いだったと思います。だが皆を危険にさらした。当主としては褒められたことではない。前を向きましょう、セレノワ様。
生き延びれば隠された真実を調べることもできます。それはエスフロストに対抗する武器になるはずです。そうだな。Innymi słowy, wchodzimy w klasyczny dla tego typu gier ark. Jesteśmy pokonani, ale nie zniszczeni. Tak, to jest jeden z bardzo często przewijających się motywów, mam wrażenie. że nie bierzemy udziału w takiej czynnej obronie, tylko najpierw się poddajemy, a potem próbujemy jakoś odratować istniejącą sytuację. Ważne pytanie. Wszystkie przedmioty. Dawać. Upgrade z rodzajem po drabinkach? Na co to komu? Jest fast forward. Aż za szybki. 400 zł guldenów. Pytanie, czy na dole coś jeszcze będzie? Zgadywałbym, że tak, ale... No właśnie, zgadywałbym. A wypracowanie o, coś się świeci? Fiber. Tych podstawowych materiałów trochę mam, ale jednocześnie mam wrażenie, że za mało, żeby coś sensownego z nich zrobić. Bo teraz jednak upgrade'y kosztują na tyle dużo materiałów, poza tymi podstawowymi oczywiście, tak? Ale ogólnie upgrade'y kosztują tyle materiałów, że raczej może na jakiś jeden bym nie było stać. Czy coś jeszcze tu gdzieś jest? Nie, możemy tylko pogadać z ludźmi, wzmacniając nasze przekonania. Co możemy zajść w kwestii ratowania Rolanda? Zasugerować ucieczkę na Jastrzębiu? Zasugerować, że nie jest aż tak, że jak się wydaje, i potem możemy szukać sojuszników, którzy zgromadzą się wokół Rolanda. Albo zasugerować Hewlett, że jest to bardzo złe spojrzenie na sprawę jako członkini Straży Królewskiej. Sugerowałby raczej, że po prostu nie jest aż tak źle, jak się wydaje. Znaczy, jest trochę źle, to prawda, ale nie jest aż tak tragicznie, jak mogłoby być. Na pewno jakoś się z tego wybrniemy. Tak, wszystko zdawało się w porządku, gdyby nie to, że Gustadolf. Co możemy odpowiedzieć w kwestii tego ataku, że niezależnie od jego motywacji zaatakował nas jako sojusznik, jest to niewybaczalne. Nie wiem, dlaczego nas zaatakował, ale ty nie musisz z tego powodu cierpieć. Jeżeli wrócisz do Esfrostu, to my sobie poradzimy. Hyzant nie będzie czekać, patrząc na to, jak interes kopalniany kwitnie. Dlaczego Esfrost chciałby robić sobie wrogów z dwóch stron? Absolutnie niewybaczalne. To jest kompletnie niewybaczalne. Wyobrażać sobie taki nóż w plecy? Złamać taki pakt o nieagresji na przykład? Najgorzej. Nie wyobrażam sobie. Wyobrażać sobie takie historyczne wydarzenia? Nah. Ale to prawda, że dobrze było się dowiedzieć, co dokładnie jako tako Gustadolf planuje. Tylko na chwilę obecną nie mamy za bardzo takiej możliwości. Tutaj... Właśnie tak mi się wydawało, że widziałem, że coś tam leżało. Nasze demał wciąż może być niedługo zaatakowane. Jednakże jest to nasze bezpieczne miejsce w tej chwili, do którego będziemy chcieli się udać. Co Gustadolf ma do Grandruk? Nie wiem, było coś wspomniane, że wciąż jest zły za swojego ojca, więc pewnie coś tam może być. Co się stało? Trzeba zapytać Gustadolfa, jak go jeszcze kiedyś spotkamy. Dobra, czyli w tej chwili tak naprawdę jedyne co pozostało, to czekać, aż przypłynie Maxwell i otworzyć bramę.
To właśnie, gdzie jest Maxwell? I before Maxwell zaraz przychodzi z całą ekipą ze wzrostu. Mamy czyjeś historię, więc chęcią sobie przyjdę, zobaczę co i jak się dzieje. Omedori o yurushitei tadaki, arigatou gozaimasu. Yurio to moushimasu. Przychodzi kolega Yurio Zaitman, który niegdyś służył koronie, a patriot zatrudnił go jako asystenta, kiedy dowiedział się o jego umiejętnościach. Cóż też wygnało go ze stolicy? Tuż przed atakiem SOS na zamek Whitehall. Nanda, konna tokoro ni yobidashite. ひとばらいをせねばならないような要件か。三国共同採掘の件について、パトリアとどのにお尋ねしたいことがあります。先日、この取り組みに関する書類を再確認していたところ、鉄の運び出し作業の入札について、見覚えのない書類が混じっていることに気づきました。 この書類からは 不明瞭な金の動きが読み取れる上に、それらが最終的に手に渡るようになっていた。多分、見にはちょっと怪しいですが、私の目はごまかせません。弁明があるなら、していただきたい。弁明など必要あるまい。たとえそれが事実であったとして、そなたにはどうすることもできぬ。あ、パティアナシステム、コンパニーに行くよ。 フラに王子が後ろ盾として付いているのだからな。あ、シュラヒタ、ハトフォ。まさか、フラに王子はこの件をすでにご存知なのか。貴族は皆、持ちつ持たれつ。気づいていなかったのはそなたくらいだ。パインタイチに próbuje się przestrzegać kodeksu moralnego w jakimś, które stwierdzono przez szlachtę. To nigdy nie działa. ja przynajmniej chcę opłacić kolegę Julia za to, żeby siedział cicho. このようなことが許される Cóż, przynajmniej wiemy, że jako tako królestwo też nie jest jakieś super wspaniałe, cudowne i dobre. Tylko za kulisami dzieje się sporo nieprzyjemnych rzeczy. Też fajna rzecz, że ten, że Julio rzeczywiście był podczas tego turnieju. Więc to nie jest tak, że teraz sobie wymyślają i nagle zobaczymy flashbacki, tylko Julia wcześniej można było zobaczyć w orszaku Maxwella. Julia dołącza do naszej drużyny, albo raczej do naszych sił. Jeżeli chodzi o jego specjalność, to może on dawać TP sojusznikom i obniżać TP przeciwników. Z tego co pamiętam, ma też on jakieś buffy takie sensu stricte? Więc jest całkiem przydatną postacią, jeżeli możemy z tego rzeczywiście efektywnie korzystać.
Najbardziej się przydaje, jeżeli mamy magów, a że korzystamy z Federiki, no to... Well, raczej magów będziemy mieli. Zobaczmy, co się dzieje u Falaxów, czyli jednej z trzech wielkich rodzin. Podejrzewam, że jeden wielki chaos i burdel. Ojame kurasai, Landori-sama! Esfrosto wa taigun. Warera ga kakecuketemo, kecirasareru dake desu. No jest on, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu się nie bronić? A mogłeś wcześniej wysłać posiłki, Falx. Cóż, jakby to... Jeżeli możemy jakoś Landoria pocieszyć, to fakt, że atak nadszedł zupełnie nie z tej strony, gdzie on jest, więc nie mógł na tyle szybko odpowiedzieć. Biorąc pod uwagę, że ziemie Falxów są na południu. Cóż, nasz plan taki jest, to prawda. Przynajmniej jedni dzielni, którzy chcą walczyć do ostatniej kropli krwi. Biorąc pod uwagę, jaką mamy, powiedzmy, sytuację polityczną w rodzinnym życiu, to może być w jakiś sposób dla niektórych za bliskie, jeżeli chodzi o tematykę. Ja staram się mimo wszystko to jakoś tam rozdzielać. Zajdźmy do encampmentu, zobaczmy, co tam się dobrego zadziało. Julia jako tako chyba nie ma nic specjalnego, że tak to ujmę. Po prostu możemy sobie z nim pogadać. Jop, dobrze kojarzyłem. A co chcę za to zobaczyć, to... Czy mogę coś ulepszyć? Nie mam tych materiałów do ulepszania rangi broni jeszcze. Stać mnie za to, żeby ulepszyć broń na przykład Benedyktowi. Ty masz. Ty nie masz z jakiegoś przeklętego powodu. Julian, nie jestem pewien, czy będę używał jeszcze jako tako, więc na razie się wstrzymam z tym. Speed B1. Gdyby to było movement, to jeszcze pół biedy, ale speed... Upgrade speed o jeden to naprawdę niewiele w tej grze, więc nie czuję potrzeby. Czy kolega handlarz ma coś ciekawego na sprzedaż? Nie wydaje mi się, że on czegoś potrzebował konkretnie. Pierścienie są trochę drogie, więc raczej staram się ich nie kupować. Bo oczywiście teoretycznie mogę pójść farmić mentalne potyczki, żeby nie było. Zresztą teraz mamy jedną takową. Pytanie, czy chce mi się ją robić. Mam wrażenie, że jeżeli jakieś nic zrobię, to potem źle bardzo wyjdę podczas właściwej misji, więc trochę boję się je zostawiać, szczerze mówiąc. Więc chyba sobie po prostu ją zrobimy. Dawaj. Z opisów wynikałoby, że będzie to jakaś misja z limitem tur po prostu. W ciągu 50 tur. Przy czym z tego co pamiętam, 50 tur jest liczone od początku. Tak dosłownie od samego początku. Nie to chciałem powiedzieć, Jezu Chryste, skup się. Jest liczone nie tyle, że od samego początku, co że jest liczone zarówno tury nasze, jak i przeciwnika. O to mi chodziło.
Bardzo mi się nie podoba to, co tutaj widzę, by the way. Zróbmy to może o... tak? To tak? Tak wygląda całkiem dobrze. Dobra, spróbujmy. Znaczy nie do końca 25, bo... tutaj tury są liczone jako tura każdej jednostki, a nie, że moja tura, tura przeciwnika. Tylko tura tej jednostki, tura tej jednostki, tura tej jednostki, tak? To bardziej w te strony jest liczone. Jako, że przeciwników jest relatywnie niewiele i mamy ogólnie przewagę liczebną, to możemy robić bardzo agresywne playe. I tak też zamierzam czynić przy każdej możliwej okazji. Zresztą jest to tylko mentalna potyczka, w której nie musimy się za bardzo przejmować. Czy ktoś przeżyje, czy nie, więc... Zresztą ogólnie w tej nie za bardzo się musimy tym przejmować. Także naszym priorytetem takim absolutnym, stuprocentowym będzie zabicie przeciwników jak najszybciej. Całą resztą będziemy się przejmować dalej. To bolało. Mogę przywalić. Hog tutaj go nie zabije niestety. Teraz po obelwie. Możemy też trochę do przodu już zamienić tak naprawdę. Ty weź przejść tutaj w sumie. I zbulwarkuj się. Wcale się będę. Chcesz od zauważalnie więcej. Nice. Głowa. Tutaj jakoś nie idą strasznie, bo... jeden. Ale spodobała, więc nie jest aż taśna. Julia powinien... dobić jako taka przeciwnika. Jeżeli kogoś zabije, to dostaje przy okazji jeden punkt TP, więc jest bardzo ciekawo pod tym względem jednostką, która jednocześnie powinna być zarówno wojownikiem, jak i... Zarówno wojownikiem, jak i bufferem. Co nie jest takie oczywiste. Pozwolę sobie zgarnąć nagrody. Dobra, przynajmniej kolega nie próbuje ode mnie uciekać, co jest dużym pozytywem. Jak wygląda tury? Piątka, czyli chciałbym go dobić, co? A? O, posiłki. God damn it. Posiłki to ostatnia rzecz, w tej chwili poszedłem. Weź się schowaj może. Tak na wszelki wypadek. Nie podałem się położenie, w którym jest obecnie nasz łucznik. Mam nadzieję, że nie wejdzie mi to jakoś strasznie na złe. Hordaj zabije, jeżeli obaj trafią. Łatwo? Dobra. Rzućmy może hejsta. Dobra, to jest bardzo niekomfortowe położenie, nie będę kłamał.
Też nie, Dodor będzie mógł zabić tego tam na dole. Powinien mu zabić tego na dole. Chyba nie jest tej trzeba, bo szkoda marnować punktów. To jest nie najlepsze rozwiązanie. Federica może nie przeżyć jakichś dziwnych akcji tutaj. Slow movement by 1. To chyba nie wystarczy. Bo i oni mają movementu. Oni mają movementu 5. Czyli będzie miał raz, 2, 3, 4. Czyli musiałbym gdzieś stąd móc go zaatakować, co nie wchodzi w rachubę na chwilę obecną. Rzucę przynajmniej to dla samego expa. Tutaj tak nie mamy czego zrobić w tej chwili. To może zbieram swój cześć pierko. Au, to blało. Bardzo duże ilości knyszy w plecy, które mi się bardzo nie podobają. A musimy tam podejść powoli, bo ten kolega z Wielkopołu będzie mnie bolał. Tak, słownictwo zamierzone. Dla po kolegów z Wielkopołu, którzy bolą. Blind. Czwartek dopiero jest rajna, right? Trzeba powoli wyrabiać na stoję. Au. Trzeba też komuś przypierdolić. A, Benedict nauczył się teraz. Pojedziemy wężej, sporo krajów, w których już jest czwartek. Tak, gdyby ktoś się mnie pytał o zdanie. Większość tej wschodniej Azji jak taka powinna już mieć czwartek. Double fast. Nice, bardzo nice. Zwykły atak też go dobije, więc tak zrobię. Żartowałem. Chuja nie dobije. Czemu ja zawsze najliczniej się łudzę, że to co działa, takie bym chciał, żeby to działało. Na szczęście ten limit czasowy, który tutaj mamy, nie jest jakiś bardzo srogi. Bo tak jak widać, mamy jeszcze 25 tur w tej chwili. Czyli relatywnie powiedziałbym, że w miarę dużo. Obróć się w drugą stronę, żeby nie dostać pału. W plecy. Dereka powinna mu w miarę dużo zadać. W miarę dużo. 39 to nie aż tyle, ile bym chciała, ale... A, weź zablokuj Federica, proszę. Pudło. 20 tur jeszcze. Idzie to nieco wolniej niż bym chciał, ale wciąż wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Podkreślenie słowa wydaje mi się. Au. A, niestety Rudolf nie mógł pomóc, bo jest łucznikiem. A łucznicy i ataki w mili się ze sobą bardzo gryzą. Łopów już chyba nie mam do zgarnięcia, przynajmniej nie wydaje mi się. A weź się ushejstuj może w takim razie. A jego nie mogę dojść, bo zabraknie mi jedno obrażenie. Jest mi bardzo kurwa przykro w tym momencie. A nieważne. To nie jest jeden. To jest zdecydowanie więcej niż jeden.
Czy ja mogę tu podejść i odstrzelić tego łucznika na dole? Pewnie nie, bo teren, co? No nie, mogę. Nice. Nie, nie mogę, bo... Okej, mogę tak zejść najwyraźniej. Kompletnie nieplanowane, ale... nie, to ja mogę... No nie, tylko do Landowi mogę. No i to zawsze będzie baw do jego ataku, więc czemu nie? Dobra. Jakkolwiek głupota nie zabrzmi, w tej chwili najsilniejszy atak Hewlett to atak wręcz. Zatem gdy kosztuje 2 TP, więc czułem się usprawiedliwiony robiąc to, co właśnie zrobiłem. No i dobra, został już tylko ten bandyta. Szybko łatwa misja. Lubię takie. Właśnie, muszę zejść do sklepu z kudosami. Bo powinienem mieć chyba na tego. Na coś. Ja tam coś chciałem kupić. To był Quietus Paint chyba. Trade Post. Quietus Paint, tak. Poza jakimiś takimi fabularnymi rzeczami chyba już nie nic, co chciałbym kupić. No, teoretycznie mogę Critical Blow, ale nie czuję potrzeby, żeby go użyć. Promotować się jeszcze nie mogę, bo nie mam przedmiotów ani 10 poziomu. Więc czas zasuwać na misję, I guess. Misję ucieczkową. Maxwellu, Maxwellu, gdzie ty jesteś? Oji, a to ja. Minasama, omatase shimashita. Nantoka issekki fune o ugokasu koto ga dekimashita. Mamonaku kono ohashi ni touchaku shimashita. Nie wiem czemu, ale zawsze słowo Anon mnie trochę rozbawia, jak jest używane w tym znaczeniu. Bo to jest bardziej any moment, aniżeli Anonymous czy coś. Właśnie, naszym celem na chwilę obecną jest po prostu ucieczka, a nie rozpieszczanie się nad sobą. Trzymaj drzwi. I po drugiej stronie setki żołnierzy. Idealnie. Oczywiście musimy się wycofać. Spokojnie, Rolandzie, nie polegniesz. Już ja to zadbam. A czemu nie? Jest ich raptem paru. Czy to czas na kolejną misję pod tytułem Książę nie może zginąć? Well, fuck me sideways. Przynajmniej Maxwell będzie nam pomagał. A biorąc pod uwagę, jak bardzo był wychwalany przez wszystkich, to powinien to stanowić duży, duży bonus. Ile możemy jednostek wystawić? To jest najważniejsze pytanie. Możemy wystawić jednostek 9. No i właśnie, pytanie, kogo chcemy wystawić w tym momencie.
Wydaje mi się, że mimo wszystko tą dziewiątkę, którą mam wystawioną obecnie, a Julię sobie odpuścimy? Chociaż zastanawiam się zawsze między Julią a Benedyktem, bo oni mają trochę jednak różne zalety i wady. Benedykt bardziej opiera się na manipulowaniu turami plus ogólnie prędkością, a Julio bardziej na TP-kach. W tej sytuacji wydaje mi się, że Benedykt będzie mi bardziej potrzebny. Czy jestem w stanie zrobić absolutnie głupie playsy, to mnie zastanawia. Chodź mnie, żeby to sprawdzić. Jakby ja doskonale wiem, że ja tego pożałuję, ale... Poczekajcie. Ty masz movementu 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4. Ojojoj! Ciekawe, dokąd to zmierza, co? Jak myślicie, dokąd to może zmierzać? W każdym razie naszym celem jest zabezpieczenie mostu zwodzonego, a przegramy, jeżeli Roland polegnie. Żeby zabezpieczyć się most zwodzony, musimy do niego dotrzeć, pokonać wszystkich przeciwników, którzy się na nim znajdują. Mamy dźwignię, która pozwoli nam otworzyć wrota do mostu. Aby je otworzyć, musimy przesunąć jedną skrę obok tej dźwigni. Ale będzie fajnie. Spoiler, nie będzie fajnie. Ale będę sobie wmawiał, że będzie fajnie. W każdym razie, absolutnie durna część mojego masterplanu polega na tym, żeby wpierdzielić Hewlett na górę drabiny. Tam już jej ruszyć nie możemy, ale tutaj jak najbardziej. I przy okazji oślepię dwójeczkę. Raz się okaże, czy miałem rację z tym, co myślę, czy tylko pierdoliłem głupoty. Zobaczmy. Quietusa in tandem chcę zużyć w tym momencie. Żeby Hewlett mogła mieć następną turę. I chcę przy okazji pobić tego żołnierza, który tak do mnie podbiegł. Głupio. Korzystam z okazji, że wbił się jak idiota i można go zdublować dwa razy. Dzięki, Anna. Za bycie bardzo zbalansowaną jednostką. Good! To jest kurwa okropne. I czuję się absolutnie zajebiście z tym, co właśnie robię. Elmao. Nigdy nie byłem tak dobrym graczem w strategię. Oślepiona kurwa mnie trafiła. Jeszcze przeżyję, nawet jeżeli użyję double testa. Ojo. A, przejść trochę do przodu. Oni na szczęście teraz nie mogą tam wejść na górę, generalnie więc... Nie kradnij mi expa, Maxwell! Oddawaj expa! Dobra, przynajmniej możemy bić łucznika w miarę za darmo. Dobra, co teraz? Chciałbym kogoś wzmocnić. Realnie umiejętność, której ostatnio się nauczyliśmy, Nao pozwala nam przesunąć tury takich rabito in tandem. Co często jest przydatne jako tako, tylko jednocześnie ciężko jest czasem znaleźć dobry moment. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj
A cały czas jest tak, że te tury nie układają się tak, jak byśmy chcieli do tego? Czy to... Jak daleko mogę... Dobra, tu mogę podejść, żeby mnie jeszcze nie atakowali. Fight me. No oni tam generalnie niewiele im mogło zrobić pod tą deminą, więc raczej się tym specjalnie nie przejmuję. Wyhiluj Annę na wszelki wypadek. Chyba... Rator niech się wysprintuje. Zaszkodzić nie zaszkodzi, to zawsze tylko jeden TP zużywa. I niech podejdzie koło Anny po prostu. Federica nie ma w tej chwili jakiegoś świetnego celu, w którym może użyć Blazing Chainsów, więc zabij to tak. A na skolcza za mało jednostek jest z przodu, póki co. Kolega nie może do mnie strzelać. Ten łucznik za to może odejść i do mnie już jak najbardziej będzie strzelał. Co jest trochę niefortunne. A jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby odejść od drabiny, bo ten kolega pod drabiną tam wejdzie. Od następnej tury będzie, powiedzmy, o tyle łatwiej, że... Mogę oślepić tamtego łucznika i już nie powinien nam robić takiej krzywdy. Dobra. Chowamy się, bo będę chciał wejść tam na debinę generalnie, żeby zająć tym łucznikiem, który tam stoi. Dobra, czyli tak. Ty oślepiasz kolegę obok siebie. Burp. I tak się będą teraz powoli tam wymieniać, ale przy okazji zająłem tego łucznika, co jest dużym plusem. On tutaj mi nic nie może zrobić, więc whatever. Tutaj przychodzą posiłki od tyłu, którymi teoretycznie będzie się zajmował Maxwell. Podkreślam teoretycznie. Czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby tu podejść do landem? Nie wydaje mi się. Mógłbym podejść tutaj. To jest, wydaje mi się, że bezpieczne. Bo on mnie teraz dziabnie pewnie... A nie, nawet nie jego, tylko Federica. Au! To boli bardziej niż myślałem. Za każdym razem się łapię na tym, że to boli bardziej niż mi się wydaje, że to boli. Hordaj go zabije? Nie, zostaje mu za mało HP. Nie podoba mi się to. Ale dobra, też mi się wydaje, że mogę wtedy podejść i po prostu D-Lane Striking go walnąć. What? Chciałbym naiwnie móc powiedzieć, że Maxwell sobie z nim poradzi, ale jednocześnie nie jestem w 100% co do tego przekonany, szczerze mówiąc. Zbafuję go. Rudolf niech podejdzie i strzeli z łuku. 99, wow. Ty weź wylecz Federykę, bo bardzo tego potrzebuję. A? Najchętniej bym tam podszedł i strzelił im z kolcza na pysk, ale to nie jest położenie, w którym mogę sobie nas pozwolić, niestety. Więc po prostu go zchainuję. Ten łucznik będzie cały czas do mnie strzelał, mam nadzieję, że nie trafi. Na szczęście tak się dzieje. To właśnie mnie zmemował, czy mi się wydaje. A, myślałem, że się rzucą na tego. Na Maxwella, szczerze mówiąc. A właśnie w ten sposób. Na szczęście Maxwell jest dużo bardziej tankowaty, więc może ich w miarę są ja się przyjmować. Ma też ładnych parę poziomów więcej niż my.
Czy ja mogę wejść na górę? Nie, nie mogę wejść na górę. Dobra, to mogę to iść, to podejść tutaj. Jeżeli staniemy obok kogoś, ale nie także widzi nas na wprost, to Anna nie zostanie wykryta tak czy siak, więc jesteśmy bezpieczni tam, gdzie obecnie stoimy. Dobra, Roland jak tu podejdzie, to dostanie od 3 jednostek, trochę za dużo. Wydaje mi się, że musimy trochę pomóc z tyłu mimo wszystko, żeby tam się jakieś dziwne rzeczy nie zadziały. Dobra, co teraz? Co teraz? Co teraz? Moje położenie jest trochę niekomfortowe przez tych łuczników cholernych na górze. Ale podejść odrobinę powinienem móc. Tak, żeby chociaż ich sprowokować do ruchu. Nice, Aro. Teraz budował, nice. To mi nic nie da w tej chwili. Znaczy mogę go pobić, się ruszyć, co mi to chyba ma najwięcej sensu. Ale powiedziałem pobić. Nie zadam mu jakoś specjalnie dużo, bo Benedict nie jest odbicia. Ale lepsze coś niż nic. Przynajmniej w teorii. Chyba zajmiemy się tymi, co z tyłu są może. A kto potrzebuje heala? Heala potrzebuje Benedict. Łapaj. I nie wiem, czy zaraz nie będzie potrzebowała go Hewetta, ale to inna sprawa. Dobra. Sarki książę, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Federyka nie ma many w tym momencie, niech się schowa. Czy on może do mnie strzelać? On może do mnie strzelać, holy fuck. Na szczęście zaraz też będę mógł do niego strzelać. Au! To bolało bardziej niż myślałem, że zaboli. Halo, panie Maxwellu, pan mi pomoże. Maxwell, help! Dobra, idę zmanować absolutnie tego łucznika, który tu jest. Maxwell! Ty chuju. Maxwell mnie oszukał, halo. Co ja mogę z nimi zrobić teraz, to jest pytanie. Najgorsze jest to, że oni będą mieli jakoś bardzo po sobie tutaj z tego co widzę. Więc fajnie było przynajmniej jednego z nich wyłączyć w miarę szybko. Albo raczej rozsądnie szybko. A? Mam ochotę powiedzieć, że Federyka powinna być w stanie sobie poradzić z tym? Z tamtą dwójką? Dlaczego atakuje tak, jak atakuje? Czuję, że zaraz pożałuję swojej decyzji, ale póki co chcę ją podjąć. Jop, pożałuję jej. Znaczy i tak wydaje mi się, że wszyscy będą mieli tutaj wcześniej jeszcze, więc nie wygląda to aż tak źle. Hmm.
Zrobię to trochę mniej optymalnie niż bym chciał. Bo wyleczę się po prostu w obszarze. A czegoś przedmioty są, żeby ich używać. What? Dobra, ja mu skończył się blind z tego co strzałem. I teraz tak. Mam tu blade'a i tu blade'a. Zabiję tego. W stanie przedmiotami to jest takie bardzo mocne. I know, right? Au! Holy fuck, 90 obrażeń. Nie za dużo? Ile razy zdarzyło wam się, że kończyliście jakiegoś JRPG'a mając parę mega eliksirów, etc. I czemu za często? O, co dzi do rzuca? Właśnie to też jest coś, co ja bardzo często zauważam u siebie, że zdecydowanie za często. Dobra, czas się przesunąć trochę do przodu. Serena wierzę, w przeciwieństwie do pozostałych członków mojej drużyny. Aisa rozpudłował. Czas zdublować trochę. Nie chcę tam wchodzić. Chcę zostać tu, gdzie jestem i strzelić. Sobie mogę się ruszyć. To byłoby chyba rozsądniejsze mimo wszystko. Dobra. Zróbmy tak, ty daj sprinta. I tak tutaj to, żeby nie zaatakował, więc o wiele dobrze mogę sobie już tę stronę podbiec. Kto potrzebuje heala? Federyka. Łapaj heala, Federyko. Dobiję? Powinna dobić. Nice. I teraz możesz też już na dół schodzić. Bo na górze nikt nie zostawi, to nie ma sensu tam zostawiać raczej. No kolejny nie za dużo was tam. Nie ukrywam, że wydaje mi się, że jest ich tam o jakiś paru za dużo. Ja się oślep tego łucznika znowu. Dobra. Muszę się w końcu zająć tym, co tutaj jest, bo tego, co z tyłu jest, mogę nie utrzymać mimo wszystko. Au. Maxwellowi się trochę mocno obrywa, ale tam się przemawiał takimi drobiazgami. Zabijmy jego. No i dobra, mamy już odrobinę spokoju. Au. Kale ci, żeby pomóc Maxwellowi i wiem, że tego pożałuję. Maxwellu, dasz radę! Au, trafił przez blinda, skurwysyn. Otwieraj wrota! Oczywiście z drugiej strony też przejdą posiłki, co by to dobrze nie było. Ja szybkie zadbam.
No dobra, zobaczmy. Jak wygląda nasza okropna sytuacja w tej chwili? Nie ukrywam, że biorąc pod uwagę, ile jest tam tarczowników wszelkiej maści, to przebicie się na Hama nie zdaje się rozwiązaniem. Nie mówię, że jest niewykonalne, ale byłoby zdecydowanie trudne. Chciałbym wyleczyć Maxwa. Wow! Czuję się ojebany. Użyjmy sprzęt, to czemu nie? Darmowy exp. Nie, na nic nie boję się o stan Maxwella w tej chwili. Nawet jeżeli jest zaskakująco kompetentny w tym, co robi. A? Wiecie co, aż nie, w sumie Listada jeszcze zostawię na razie. Chyba, że użyć Listada na Maxwellu, żeby dłużej im przytrzymał tą tylną flankę. To jest play potencjalny. Ale z drugiej strony nie wiem, czy Fryderyka nie... Fryderyka umrze, coś czuję. To mnie bardzo niepokoi. Bo chciałbym ją mieć na tych wszystkich tarczowników, którzy tu zostali. Yep, Fryderyka jest martwa. Albo i nie, bo żołnierz stwierdził, że się nie będzie ruszał. Z jakiegoś przeklętego powodu. Ech, niezbadane są wyroki tej gry czasem. Skalnijmy sobie łupy, czy on by nie? Oni zaczną powoli biec naszą stronę, co nie jest aż tak... Nie jest pepuzom, aż taki dwojak się wydaje. By the way, jakby ktoś pytał, z tej strony już nie ma żadnych drabinek, po których możemy wejść, więc jesteśmy zdani na łaskę losu. A, wezmę go, odsuję. I się schowam. Dobra, co dalej? Na wszelki wypadek, żeby nie działy się jakieś głupie rzeczy, nie mogę, bo jest wysoko. Fuck. Chciałem powiedzieć, że spróbuję ją wyleczyć, ale to chyba mi nie grozi. To wygląda bardzo niefortunnie. Albo nie. Przejdźmy tutaj, tak żeby ktoś spróbował przejść przez pułapkę. Przez tyle myślałem, że mogę wdepnąć w własną pułapkę. Nie mogę. Kolegowie, nie mogę. Chłopca oślepiony mnie trafia. Well done. Chyba zostaje muszę do zrobienia czegoś innego, I guess. Boję się tutaj podchodzić. Maxwell ma dużo obrony, ale jednocześnie chyba nie aż na tyle dużo. Co mnie najbardziej niepokoi w tym wszystkim? Dobra, Hogdive, żeby w miarę bezpiecznie to zrobić. No też mam typeki. Fuck! Na szczęście Fryderyka teraz będzie miała turę, więc
da radę to ogarnąć. Czym właśnie jest Seal of the Hunt? Zwiększa speed natury, jeżeli pokonałem przeciwnika. Okej, okay, zrozumiałe. Czy opłaca mi się tutaj wchodzić na górę w ogóle? Wydaje mi się, że może mieć to sens. Pytanie co z Anną? Niech się wycofa na razie. Przejdźmy Blazing Chains, bo musimy coś zrobić. Pobijmy go trochę. Przysięgam, gdyby on mnie jeszcze ta... Okej, okay, dobra, przynajmniej nie wszedł ten. Nie wszedł jak głupi skurwol po Devinie. Znaczy, nad Devinkę. Stajmy tutaj. Powinienem być w stanie zaraz wyeliminować tego łucznika, on jest jedyną jednostką, która mi tam grozi w tym momencie. Chyba tyle, czyż Fryderykę, to nie ma o czym dyskutować w ogóle. Dwie takie tury i on będzie martwy. O, dostałem bardzo dobrą umiejętność, zwłaszcza na tej mapie. Będziemy mogli spychać przeciwników. Maxu sobie jeszcze radzi. Ale chyba nie będą się okaleczyć, jak tak patrzę. Po HP-kach. A, czy ja im nie będę odkawać, że moc nie wejdę? Tak to wygląda trochę. Z drugiej strony chciałbym, żeby oni jednak choć odrobinę podeszli. Nie ma zasięgu, niestety. Au. Zabolało. Chyba ty tu zostajesz. Tego nie dobijesz, ale... 13 chyba będzie za mało, tak się. No jest to nie lepszego pomysłu na chwilę obecną. Ta strzelna szczęście nie bolała aż tak bardzo. Oni będą powoli do mnie podchodzić. Chyba nie będę w stanie go zajść, prawda? No, więc najlepsze co mogę zajść, teraz leczyć. Leczmy Fryderykę, na wypadek nieszczęśliwych wypadków. Ty weź go dobi. No i dobra. Maxu ma jeszcze ponad 60 HP, więc to rady raczej. Jego dobijemy i spróbuję wejść mocno. Wtedy. Zastanawiam się, czy oni za mną pójdą wtedy, czy nie, jak już są tak blisko, powiedzmy. Bo do tej pory raczej tego unikali. Chyba na dwa trzeba niestety. I jestem to podwójny exp. Tutaj już muszę zejść raczej, bo z tamtej strony nie mogę atakować. Oni będą cały czas Maxwella bić. Zastanawiam się, czemu nie chcieli go bić z obu stron. Ale kim ja jestem, żeby kwestionować decyzję boskiego AI? Nie do końca chcę zużywać te peki w tej chwili, bo powoli będę ich potrzebował na tych tarczowników z drugiej strony. A oni z tego co widzę też nie... Nie śpieszy im się tego, żeby do mnie podchodzić, co jest bardzo ciekawe. Chyba wleczmy Maxwella. Jak już mam taką w miarę czystą możliwość zabijania tego, to czemu nie?
Zgadnij łup. Ty możesz. Weź się tutaj przesuń. Na wypadek, jakby zaś nie odbiły i chcieli mnie nagonić. Czy ja w ogóle jestem w stanie podejść tak, żeby oni mnie. Próbowali bić, ale nie mogli? To było co najmniej interesujące. Niepokoi mnie, jak oni są ustawieni, też nie. To jest takie, że jak już zaczną się ruszać, to spuszczą ich pierdol, ale dopóki tego nie zrobią, to jestem w 100% bezpieczny. Chciałbym, żeby szedł na dół. Tylko może ze sprintem, co? Bo ze sprintem powinien może iść na dół chyba, jeżeli dobrze myślę. Tak. To zapraszam na dół, panie redorze. I właśnie pytanie, gdzie się zaczyna, powiedzmy, miejsce, z którego oni już będą do mnie szli? Tutaj, czy to jest jeszcze za daleko? Chcę to wyczuć tak mniej więcej. Bo możliwe, że dzięki temu na przykład mógłbym baitować ich nałóżnika. A jednocześnie mam w tej chwili kompletnie czyste tyły, więc mam spokój. No, stąd jeszcze mnie nie atakuje. Więc teoretycznie mógłbym stać tam, gdzie Serenoa i nic by mi się nie działo. Czy to oznacza, że mogę tam stanąć łucznikiem i do nich strzelać? Bo jeżeli tak, to to będzie strasznie głupie. Czas się przekonać. Nie, dobra, ty podejdź tu może, żeby nie blokować Rudolfowi przejścia. Bo Rudolf już stąd może strzelać jako tako. Więc jeżeli oni stąd nie będą atakować, to będzie to co najmniej interesujący play ze strony jej. Well then. Nie zobaczycie mnie narzekającego na taki, a nie inny obóz spraw. Trzeba korzystać ze wszystkiego, co daje AI tak naprawdę. Sanctuary z tego spamiętam, to jest obszarowe leczenie i na pewno nie będę narzekał na jego posiadanie. Aba, ale mimo wszystko wypadałoby jednak trochę przyspieszyć sprawę. Dziesiąty. Na dziesiąty można pierwszy awans dostać, więc to jest spora rzecz. A, nie mogę stąd rzucać jacy. Stąd już jak najbardziej. Trzeba pamiętać, które akcje można wykonywać przez kogoś jak nie. Rzucanie nie łapie się na w tą kategorię. Ach. Ja i teraz już powinni zacząć do mnie powoli podchodzić. A niefortunnie trochę, że Federica ma akurat teraz to, ale będzie miała za to dwie potem. Jeżeli chodzi o rzucanie czarów. Nigdy nie widziałem odwiedzin głupiego pomysłu. Zróbmy to. Ha, ha, ha. To sam nie jest tak, że Dolant jest bardzo squishy czy coś. A kto potrzebuje heala najbardziej? W sumie mam Sanctuary i to mogę wyleczyć obszarowo.
Sam człowiek działa na obszarze krzyża tak naprawdę. I póki mamy te peki, to jest chyba najosobniejszym czarem do używania. Bo zazwyczaj musimy leczyć więcej niż jedną osobę. Dobra, weź podejdź tu. I go zacznij pić powoli. Jakby dobrze poszło, to będę w stanie go zabić tę turę. No, nawet bardzo dobrze pójdzie. No bo teraz tak, Fryderyka może podejść i strzelić ich z kolczem. Nice. I że drewniany most, możemy go podpalać. Au. Maxwell! Choć ja wysiaczasz mi przysługę. Au. To bolało. Na szczęście, ja też mogę robić takich Maxwell. Ha, ha, ha. Tylko, że na koniu. Dobra, weź ich wbij w siebie. Zawsze to obrażenia dwa cele zamiast w jeden. Dobra. No już tak naprawdę tylko jeden wróg nam został, więc... Jedyne, nad czym się muszę zastanawiać, to żeby Rolandowi przypadkiem jakaś głupia krzywda się nie stała. Co nie jest oczywiste. A? Nie zdążę go raczej dobić zanim... Tura? Chociaż... Nie no, powiedzmy go zabiję. Albo Maxwell. Chyba Maxwell. Maxwell kradnie mi ekspa! Chuju. Strasznie niefortunnie wyszło z Hewlett, że została dwa razy chyba trafiona przez zaślepienie. Ale to nie jest coś, co będę zakładał generalnie. No. Wychodzę nie z założenia, że ktoś trafi mnie na 20% szansy, to proszę się o... No bo i tak to przegram. Czas na naszą łódkę! Is this bait? Roland, mamy priorytety. Roland, nie daj się sprowokować. Shit! No a tyle, na ile wiemy, Roland jest w tej chwili jedyną żyjącą osobą z rodu królewskiego, więc powinien bardziej o się dbać. Roland, idziesz z nami. Welp? Dla Maxwella to nie wygląda za dobrze. To na pewno. A przynajmniej my uciekniemy. To jest duży plus. Przypominam, że już podczas turnieju Maxwell stwierdził, że od ataków Avlore nie czuje ręki dosłownie. Więc fakt, że on mówi, że wtedy się z nim bawiło, już jest dość wymowny.
Assassin Power! Kore o kuratte, mada! Mitomeyo, omae wa tsuyoi. Nie podoba mi się czas przeszły w tej sytuacji. Po Maxwellu został jedynie kapelusz i jego maska. Dobra, na dziś to było na tyle. Zrobiliśmy w miarę sensowny progres, a ja nie zapisałem, bo jestem idiotą! Ha ha ha! Fucking hell. Nie widzę swojego życia. Co gorsze, nie mogę powiedzieć, że ten, że po prostu zostawię grę na tydzień, bo w piątek wychodzi Fire Emblem Engage, którego też będę ogrywał na Switchu. Więc do najbliższego save'a jeszcze. Mylą mi się przyciski przez to, że regularnie zmieniamy obłożenie kontrolek. Glendruk został zajęty, a raczej zamek Whitehorn i okolice. A teraz armia Arcyksięcia idzie w naszym kierunku. No bo na szczęście zapis nie jest aż tak daleko jak myślałem, bo byłem pewien, że zostaniemy obarczeni setką kascenek po drodze. Także, jak już mówiłem, na dziś to było na tyle. Nie wykluczam, że w piątek chciałbym zrobić jakiś strumyk taki premierowy z Fire Emblema Engage, ale to jeszcze zobaczę co i jak dokładnie. Jeżeli byłby to gdzieś tak około 17 myślę, ale no wie, jeszcze w piątek się zobaczę. A dziś to było na tyle, dzięki wam za przybycie, trzymajcie się, po!